Pani Danuta Wilk, no to już wszystkim dobrze znana, pani Danuta Wilk, pani Agnieszka Wojtyś, Marcel Wilk tutaj, który bardzo, jakby bardzo wspiera, spotykał się ze mną, rozmawiał ze mną na temat Wrak Race Sława, i pan Wojtek Praczyk. To jest czwórka ludzi, którzy tutaj zdecydowali się, że jako pod herbem Biodamy, czyli zakładu tutaj takiego na Przemysłowej ulicy w Sławie, wesprą Wrak Race Sława. No, ja nie wiem, czy wy wiecie, że jedna z najnowocześniejszych w Polsce, jedna z najnowocześniejszych mroźni jest w Sławie. Wiedzieliście o tym? Biodamy, nie? W Polsce. Biodama w tej chwili skończyła jedną z najnowocześniejszych mroźni, sterowaną komputerowo, naprawdę tam już roboty po prostu po tej mroźni biegają. Panowie, kiedy ostatnio jedliście indyka? Mięso z indyka kiedy jedliście? Co drugi dzień? Co drugi dzień jesz indyka? Tak. No co ty gadasz, tyle indyka jesz? Nie, ale Dlatego wygląda jak... taki między ja jem. Dlatego wygląda jak indyk. Zauważyliście to. Bo jest zdrowy między, a. Paweł, kiedy indyka ostatnio? Kiedy indyka ostatnio? No, nie wiem. Miesiąc temu? Miesiąc Może? Temu. Powiem wam, ja też gdzieś 2-3 tygodnie nie. temu zjadłem kawałek, ale powiem wam tak, kultura jedzenia mięsa indyczego. To bardziej była szynka z indyka. Szynka z indyka. Tak. Szynka z indyka. Uwe je częściej, zobaczcie co wyszło. Od razu ta statystyka okazała się taka prawdziwa, taka jak jest. W Niemczech spożycie mięsa indyczego to jest już w tej chwili norma. To jest normalne. Tak. Normalne. To indyka kupujesz tak jak kurczak się kupuje, tak jak inne, to jest normalnie kupujesz mięso. Tak. W Polsce jeszcze cały czas. Ten indyk jest taki troszeczkę, no w powijakach jakby, nie? To jeszcze w Polsce nie ma takiej kultury jedzenia indyka jeszcze. Mięso jest fajne, ja robiłem osobiście z tego kotlety schabowe. Można normalnie ukroić, rozbić normalnie fajnie i zrobić kotlety schabowe. W sklepie firmowym Biodamy, w sklepie firmowym w delikatesach tych tam przy banku można nabyć mięsko. Także tam można sobie zobaczyć, można spróbować sobie jak smakuje indyk. Sprzedaż ciągle rośnie, ten rynek się rozwija mięsa indyczego, a my dziękujemy Biodamie, firmie Biodama, dziękujemy pani Danucie Wilk, pani Agnieszce Wojtyś, dziękujemy panu Marcelowi i dziękujemy panu Wojtkowi Praczkowi za to, że zainteresowali się naszym, no jakby można powiedzieć, takim przedsięwzięciem, no bo to już jest naprawdę, słuchajcie, to będzie trzecia edycja teraz, 24 września lecimy z trzecią edycją, to już właściwie tak, ja mam siwą wrodę, wy jeszcze nie jesteście siwi. Nie, ja mam jeszcze już. Uwe będzie łysy, no prędzej Uwe będzie łysy niż siwy. Już ma to gniazdko. No, to mówią, słyszeliście co to jest łysina, nie? Plac budowy po drogi. Słuchajcie, dziękujemy firmie Biodama i wspaniałym ludziom, którzy kierują tą firmą. Dziękujemy za wsparcie. Za to, że angażują się. Słuchaj, to nie tylko, naprawdę to nie tylko nasza impreza. Ostatnio rozmawiałem z panią Agnieszką Wojtyś na temat dożynek w Śmieszkowie, gminnych dożynek. Też jest zaangażowana w te dożynki, także naprawdę to jest fajne, że się wspiera tą lokalnie tutaj naszą społeczność i tak jak powiedziałem wcześniej też, nie tylko biznes, tylko po prostu zobaczyli, że zresztą już od dawna wspierają te lokalne inicjatywy i to jest świetne, to należy pielęgnować, dlatego tak bardzo mówimy o tym często i tak zachęcamy też wszystkich do tego, aby współpracować. Bardzo dobra firma, ma znak jakości Wrak Race Sława. Zgadzamy się z tym? Tak jest. Pozdrawiamy Biodamę, hej! I dziękuję. Thank you.